Dzień dobry widzowie i kupujący. Maciek z tej strony z firmy Mavkar. Jak w sumie jak zawsze, bo firmę prowadzę sam. A dzisiaj dla Was mam dość wóz, który już się nie sprowadza raczej z Niemiec, ale jest to A4 w legendarnym 1.8 turbo i w manualu. Więc pomyślałem sobie, że warto sobie przypomnieć, jak to się handlowało w starych czasach jeszcze. No teraz najczęściej sprowadzam B8, bo to, że tak powiem, trafia coraz częściej pod strzechy i robi się takim samochodem po prostu już popularnym i dostępnych dla większej puli klientów niż na przykład jeszcze B9, chociaż B9 już tanieje. Co ciekawego o tym wozie? 2000 rok, przebieg 325 tysięcy, czyli na 24 lata troszeczkę ponad 14 tysięcy rocznie. I bardzo nietypowa sprawa, bo ja to się zawsze śmierzam, patent na samochody od niemieckich doktorów. Proszę, spójrzcie, wóz miał tylko dwóch właścicieli od nowości. I wykup z firmy Audi, proszę, dr Henry Grüschler, 32 rok urodzenia, bo to będzie urodzenia. No i drugi pan Manfred Frühl, 46, jeździ on 2003 roku, czyli przez 21 lat, czyli dwóch starszych panów. No i taka ciekawostka nietypowa, wóz, wszystkie serwisy jest z Lipska, miał zrobione w ASO Audi Lipsk. Teraz ma 325, tak jak mówiłem. Ostatni był przy 322 w 2003 roku. W 2003 roku, tak. No więc powiem Wam szczerze, że pewnie jeszcze w Audi niektórzy się tam dziwili, że podjeżdża taki już, można powiedzieć, zabytek na serwisy, ale trzeba przyznać, że technicznie jeździ naprawdę fajnie. Nawet na niego spojrzycie. No teraz postawiłem go w cieniu, żeby się to wszystko nie odbijało, ale jeszcze ten wóz wygląda przyzwoicie mimo swojego wieku. No i jest to też sedanik, jak teraz widać w manualu. Dość dobrze wyposażony, jak oczywiście na 23 lata, no bo to wiecie, teraz jak macie, nie macie Xenonów, to jest bieda. Wtedy jakbyście mieli Xenon, to by był mega full wypas, jak najdroższy co mogło być, ale tu jej za dużo, to szczęście nie brakuje. Na zewnątrz to co? Tylko ma przeciwgielne z przodu i więcej takich bajerów nie ma. Co jeszcze warto dodać? No, stylistyka podobna troszeczkę do 80-tki, tak jakby, które widać zawsze po Audi Group, że oni jednak idą powoli z tą ewolucją swoich pojazdów. No i życie podobieństwa na przykład tutaj jak modelu do tyłu, jak w Audi 80 B4, jak i w następnym, czyli A4 B6, też widać podobieństwo. Poszerzone reflektory, powiększony grill, no i wtedy łatwo sobie te samochody można ustawić obok siebie i porównywać, jak oni to zmieniali. Ale powiem Wam, te lampy połączone z przodu i ten taki duży czarny grill naprawdę jeszcze się może podobać i nie objadło się to tak na max. Opona ładna, tarcza ładna, silnik pracuje dobrze, ma kopa, 150 koni w tej lekkiej budzie, jeździ fajnie. No i cóż, nietypowy zabieg stylistyczny, bo jedno lusterko jest mniejsze. Jak ktoś kojarzy Passaty B5 po lifcie, dopiero to poprawili, a tak to wszystkie przedliftowe, czy Bory, czy Volkswageny miały prawe lusterko mniejsze. Coś jeszcze mam powiedzieć? Chyba nie, no co to się nad nim rozwodzić. Przejdźmy sobie do wnętrza, bo jest naprawdę przyjemne jak na ten przebieg. Fotel niezużyty, niezniszczony, a plastiki też ładne. Proszę. No to nagrajmy sobie papiery. Widzicie tutaj dealera Audi, Autohaus Burkhardt i pierwszy pan dr Henry, drugi pan Manfred. Nawet ten wóz nie zmieniał tablic, jak widzieliście na briefie. Tu jego wyposażenie WIN. No i lecimy z książeczką serwisową. Nawet tutaj, widzicie, kiedyś w książkach wpisywali sobie nowych właścicieli. Przyciszymy trochę tą piękną NRD-owską kasetę. No i przejdźmy do rzeczy praktycznie niespotykanej, która się tutaj działa. Wpisy Audi, wszystko widzicie, Lipsk. 5., 6., 7. rok. Takie wcale nieduże przebiegi między tym. 8. też widać, Lipsk. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. Wszystko cały czas Audi Lipsk. 16., 17., o nie, 19., czyli już tu troszeczkę ktoś mniej jeździł, bo tylko spójrzcie, w 2 lata zrobione 23, lata zrobione tylko 20 tysięcy.
No i tu też kolejne wpisy. No i ten ostatni, który wam tutaj mówiłem. Książkarz musieli, widzicie, skopiować sobie stronę, bo już po prostu się skończyła. Bo już w Audi nie było gdzie po prostu wpisać kolejnych serwisów. No ale teraz sobie przejdźmy do wnętrza i opowiedzmy wam wnętrze, bo jest naprawdę, według mnie, jak na 24 lata spoko. Schowamy sobie do schoweczka, zobaczcie, jaki jest duży schowek. Schowki nie były w tych latach takie wielkie, proszę, tam mam briwę, jakąś karteczkę. Fotel, proszę, pasażera. Wygląda dobrze, cały, nieprzetarty. Te boczki, jak widać, delikatnie się zużywały. Już wtedy Volkswagen niestety nie szedł do porozum do głowy i robił to z takich tych drapanych jak Volkswagenia. I tak, to jest 10 razy lepsza jakość niż w tych późniejszych, na przykład Golfach 5, bo to się jeszcze nie ścierało, ale te gumowania, satyny, gdzie kupuje się to było nowe, to było przecudne i ekskluzywne, ale po latach tylu się lekko zużywało. A to bardzo mi się podoba tutaj, w tym miejscu B6. To już się wycierało na maksa. Tutaj, jak dla mnie na 24 lata, jest tutaj to wszystko perfekt. Przycisk przeciwdzielnych jednych, drugich. Zobaczcie, kubeczek wyjeżdża, możecie kawkę sobie mieć. No i fajnie mi się podoba, że ten taki duży pasek jest tych nawiewów. Wygląda to tak, ach, powiem wam, troszeczkę można jak sportowa krata w jakimś samochodzie z lat 30. Tutaj, jak widać, klimatyzacja pyk, sprawna, automatyczna, grzane dupcie. No i jak widać, świetliczka nie była opalona. A ten samochód można dla samej tej kasety kupić, bo jest tak wyluzowana muzyka, że możecie sobie posłuchać, radyjko gra. Tu dalej mieszek cały, pięciobiegowa skrzynia biegów. Te plastiki, jak wam powiedziałem, ręczny, zapalniczka. Zobaczymy, czy było opalone. Proszę, nigdy nie palone. Kolejne jakieś tam schoweczki. Z tyłu macie miejsce i podłokietnik. No i co zostaje nam? Licznik taki jak podobny jak troszeczkę w 80. Widać przebieg, temperaturkę. No i co jeszcze? Kiera. No kiera już ma jakieś tam zużycie. No czy nie będzie idealna przez taki czas, ale nie jest obłupana, tutaj delikatnie prześlizgana. Cztery poduszki. No i zostaje mój boczek, żeby pokazać. Spójrzcie, ładny, jeszcze nie przetarty. Ogólnie w środku przyjemny ten samochodzik. Nie jest zniszczony. Widać, że to jeździła osoba, która po prostu o to dbała. A i widzicie, bym zapomniał o ważnej rzeczy, tempomacie. Zróbmy to tak, żeby było lepiej widać. To jest tempomat. No i taki nietypowy włącznik. Dużo osób, które nie miało do czynienia przez Audi 80, nie będzie wiedziało, jak tu włączyć światło, no bo tu nic nie ma, to jest tylko ustawienie poziomu. A to jest włącznik. Pyk. Od światła widzicie, zapala się kontrolka, że mamy je włączone. Specyficzne rozwiązanie, potem już z tego zrezygnowano. Cóż, o wozie to tyle. Jak film wam się podoba, łapka w górę. Macie pytania, to możecie ewentualnie zostawić sobie u mnie komentarz lub ewentualnie też napisać jakąś sugestię. I można się również odezwać na mediach społecznościowych, takich jak Mavkar Auta na Instagramie czy też na Facebooku. Pamiętajcie, że u mnie auta wszystkie są opłacone. Jeżeli nie macie jak tego auta dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, mogę wam go dowieźć na lawecie. I jeszcze tutaj akurat na ten wóz nie wystaje gwarancji, bo jest powyżej 20 lat, ale tak wspominałem, często ludzie nie chcą gwarancji do tak tanich pojazdów. No, a jeżeli film się sprzedał, samochód się z filmu sprzedał, no to mogę wam poszukać drugiego, takiego podobnego na zamówienie. No i jeszcze tu pokazanie tych lusterek, spójrzcie, jakie to jest duże. A nam takie jest malutkie, chociaż nie złapało ostrości. To by było na tyle, pozdrawiam, cześć.